Pierwsze promienie letniego słońca zazwyczaj skłaniają ludzi do ucieczki z miasta, najczęściej nad wodę, parę kilometrów za miejską aglomerację. Jednak nie zawsze. Osobliwym tego przykładem jest odkryta pływalnia w Kraśninie. Już od pierwszych dni jej otwarcia upalna pogoda nie pozostawiła wątpliwości. Będzie to tego lata najchętniej odwiedzane miejsce położone w środku miasta. Historia powstania pływalni na powietrzu sięga jeszcze lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Starsi mieszkańcy pamiętają basen, który był usytuowany w tym samym miejscu. Dosyć duży, wyposażony w trampolinę jak na tamte lata, cieszył się sporym powodzeniem. Basen w tym miejscu, ten pierwszy basen, powstał w 1963 roku, a został wybudowany ze składek pracowników fabryki łożystocznych. Poza tym różne fundacje dołożyły trochę pieniędzy. Na tamte czasy był to jeden w ogóle z nielicznych basenów w Polsce, także nie bardzo było wiadomo, jak należy wybudować ten basen. Ale powstał rzeczywiście jako jeden z pierwszych w województwie tamten basen. Niestety również jako jeden z pierwszych, że tak powiem, zakończył swoje funkcjonowanie. Był to taki obiekt bardzo ciekawy i obiekt rekreacyjny, który pozwalał na odpoczynek. Niektórzy mieszkańcy, inteligencja, można powiedzieć też Kraśnika, skupiała się na tym basenie. Przez długi czas basen istniał w wyobraźni ludzi, ale nikłe były szanse na jego odbudowanie. W 2002 roku, po wielu latach starań, udało się zrealizować inwestycję. Przy tak dużej ilości potrzeb, jakie ma miasto wielkości Kraśnika, podjęcie decyzji o odbudowie obiektu mającego spełniać cele wyłącznie rekreacyjne budziło wiele wątpliwości. Droga do odbudowy basenu nie była łatwa, bo podejmowanie inwestycji tak kosztownej, gdzie wiele potrzeb jest, budziło wiele kontrowersji, nawet wśród samych radnych. Zdecydowano, że jednak basen trzeba odbudować. Znaleźliśmy takiego inwestora. Była to firma NR Trans z hiszpańskim kapitałem, kapitałem zagranicznym. Inwestor, wtedy kiedy spotykaliśmy się z nim, kiedy gościł na naszych sesjach, wynikało, że jest bardzo zainteresowany tą inwestycją, że chce ulokować tu swój kapitał zagraniczny i że będzie to z korzyścią dla nas, dla wszystkich mieszkańców. Ale wtedy, kiedy faktycznie przyszło wyłożyć te pieniądze, wyłożyć te finanse, okazało się, że wycofał się z tej inwestycji. Inwestor się wycofał, tylko że wzrosły nadzieje na to, że basen w Kraśniku otwarty będzie. Od początku byliśmy świadomi, że to jest bardzo poważna inwestycja od strony finansowej dla miasta Kraśnika. Oczywiście ostateczna decyzja odnośnie tej inwestycji zapadła w tamtym roku na Radzie Miasta. Przy pierwszych nieudanych próbach znalezienia wykonawcy na budowę basenu nadzieje osłabły. Jednak nie na długo. Budowy podjęła się firma Mitex. Podpisano umowę i już 21 stycznia 2002 roku rozpoczęły się prace ziemne. Decyzja o budowie basenu zapadła prawie jednomyślnie. Jedna osoba była przeciwna, parę osób się wstrzymało. Firma, która prowadziła inwestycje, jest bardzo solidną firmą, wywiązywała się z robót bardzo, bardzo rzetelnie. Zresztą z tego, co się orientowałem, prowadziła niejedną taką inwestycję w Lublinie. Realizacja inwestycji trwała pół roku. Już na początku czerwca stało się jasne, że na wakacje basen będzie gotowy. Od pierwszych dni otwarcia odkrytą pływalnię codziennie odwiedzają setki osób. Dzieci, urlopowicze oraz szczególnie w weekendy całe rodziny. Swoistą atrakcję stanowi on dla dzieci i młodzieży, i tej przyjezdnej, jak i tych, którzy nie mają szansy wyjechać na wakacje. Można by sobie postawić pytanie, czy przy tych warunkach kryzysowych, jakie są, basen potrzebny jest
czy nie jest potrzebna. Jest to placówka potrzebna. Przede wszystkim dla kogo? Dla dzieci, które nie zawsze mają możliwość wyjeżdżania na wczasy z uwagi na niepełną kieszeń rodziców, a przyjście na basen, popływanie cały dzień za 2,50 zł, myślę, że każde dziecko stać. Nasza młodzież już tu pięknie spędza czas, praktycznie nie chce wracać do domu, bo sama mam dzieci, także wiem, jak to jest, najchętniej by tu siedziały dzień i noc. W szkole sporo dzieci ma skoliozę. Jedną z metod leczenia jest pływanie, a zatem to nie tylko rekreacja, sport, ale jednocześnie i leczenie tych skrzywień kręgosłupa, które często dzieci posiadają. Tego typu obiekty istnieją zwykle w większych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Gorzów Wielkopolski. W naszym regionie odkryte baseny znajdują się w Puławach, Świdniku i Lublinie. Ten jest jednym z najnowocześniejszych. W skład kompleksu obiektów wchodzą pływalnia sportowa o długości 50 metrów, zjeżdżalnia wodna, sztuczna plaża z boiskiem do siatkówki. Rozbudowa infrastruktury obejmowała również parking dla samochodów osobowych, trakty piesze i trybuny dla widzów. Dzieci przychodzące na basen najbardziej zaś zadowolone są z Brodzika. Ja sam jestem zaskoczony tym, jak bardzo dużo ludzi tu przychodzi, a szczególnie trafionym pomysłem okazał się Brodzik, który pierwotnie w ogóle nie był w planach. Nie było tego Brodzika na starym obiekcie. Teraz ten Brodzik się wydaje nawet za mały, bo bardzo dużo dzieci przychodzi. Mama, tata, malutkie dziecko, już roczne czy półtora roczne dziecko na tym Brodziku może funkcjonować, ponieważ jest płytki, także dziecko praktycznie, które stanie na nóżkach, już tutaj w tym Brodziku może się moczyć. A mogą mi Państwo wierzyć, dzieci bardzo lubią wodę. Bardzo nam się basen podoba, cieszymy się, że istnieje w Kraśniku. Dla tych, którzy nie wyjeżdżają na wakacje, mogą tutaj spędzić super czas i się opalić. Uważam, że nie wiem, że basen jest bardzo fajny, daje ludziom dużo zabawy. No i nie wiem, chyba tyle. Jest dużą atrakcją na pewno w Kraśniku. Jest ładna pogoda, dużo ludzi tu przychodzi, można dużo znajomych spotkać, jakieś nowe przyjaźnie zawiązać. Bardzo fajnie można czas spędzić dla osób, które po prostu nigdzie nie wyjeżdżają spoza Kraśnika. No jest pięknie i chyba wszyscy zadowoleni są, że jest basen otwarty w Kraśniku, bo potrzebny był. Szkoda, że tak późno, bo rok czasu mógł być wcześniej. Fajny odjazdowy, jest ślizgawka, tu ten basen, dużo można rzeczy porobić, popływać. Chyba bardzo chciałam, żeby powstał basen, bo nie wiem, bardzo lubię spędzać czas na basenie i myślę, że to jest bardzo fajne. No jest dobrze, tylko nie można skakać. To jest fatalnie. Podoba mi się bardzo. Taki nowoczesny jest. Ja podzielam zdanie kolegów. Jest naprawdę, jest ładny basen. Wszystko w porządku. Uznałem, że jest to obiekt, który jest potrzebny miastu, mieszkańcom, tym, którzy nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, tych, których dzieci częstokroć nie mają co robić na podwórkach, a mogą przyjść na basen. Jest to doskonała forma spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Kraśnika. Ale po drugie, wydaje mi się, że jest to także doskonała promocja miasta. Mamy najnowocześniejszy obiekt na Lubelszczyźnie. Po rejestracjach samochodów, które podjeżdżają do nas, widać, że Kraśnik zaczynają odwiedzać ludzie z Lublina, z Lubelszczyzny. I po trzecie, jest to element właśnie planu dotyczącego postawienia w Kraśniku na rozwój sportu i rekreacji. Tworzenia z Kraśnika miejsca, gdzie będą przyjeżdżały obozy, gdzie będą przyjeżdżały kolonie. Co drugi dzień przychodzę, mi się podoba. Kiedy byłam w Kraśniku, cały czas przychodzę, kiedy jestem. Jak jestem w Kraśniku, to jestem na basenie. No, dopiero drugi raz przyszłam. Muszę powiedzieć, że codziennie jestem i myślę, że to jest najlepsza opinia na temat tego obiektu. Codziennie 3-4 godziny tutaj przebywam.
Na basenie swoje miejsce mogą znaleźć również sportowcy, korzystający dotychczas tylko z krytej pływalni. Kraśnik kiedyś słynął z dobrych pływaków i być może ten basen przyczyni się do tego, że wyłowione zostaną talenty i będą przynosiły Kraśnikowi chluby. Ze swojego dzieciństwa, ze szkoły podstawowej pamiętam, wtedy były szkoły sportowe, właśnie klasy pływackie i większość czasu w wakacje właśnie tutaj byłem na basenie, spędzałem na basenie. Cieszyć się należy i tym, że chlub Fala, który działa przy Mosirze, ma swoje sukcesy na arenie kraju, bo Mistrzostwo Polski Karolinę Mazur i Zuzannę Mazurek o czym świadczy. W okresie czerwca i lipca zawodnicy pływacy przygotowujący się do imprez mistrzowskich, które odbywają się właśnie na długich basenach 50-metrowych, szukają takich basenów i te, które istnieją, są przepełnione zawodnikami przez ten okres mniej więcej miesiąca. Od kilku lat w ogóle i tak można zaobserwować jak gdyby taką modę troszkę na pływanie i tendencje w ogóle wypoczynku w wodzie. Już to było widać na krytym basenie, choć tam rzeczywiście specyfika jest zupełnie inna. Wchodzi się na 45 minut i wychodzi. Jak już się wejdzie, to tylko po to, żeby popływać, prawda? No bo nikt nie będzie siedział na ławeczce na krytym basenie, bo i po co? Tutaj troszkę inaczej, bo tutaj klienci przychodzą, a czasem 15 minut siedzą w wodzie, natomiast wystarcza im tutaj otoczenie, możliwość poopalania się, zagrania w siatkówkę, czy choćby pomoczenia nóg do kolan i to też jest dobrze i też tak powinno być. Ja myślę, że już w tej chwili w Kraśniku nikogo, kto chce, nie trzeba namawiać do pływania. Już wszyscy wiedzą o tym, że jest to zarówno piękna dyscyplina sportu, jak i jedna z lepszych możliwości wypoczynku, rekreacji czy takiego odprężenia się po pracy. Budowa basenu jest pierwszym krokiem rozbudowy bazy sportowej na terenie Kraśnika. Odkryta pływalnia to dobry sposób promocji miasta na zewnątrz, zwłaszcza że odwiedzający Kraśnik chętnie korzystają z niej jako jedynego miejsca, gdzie można odpocząć latem na świeżym powietrzu. Sama odbudowa basenu odkrytego, moim zdaniem jest to początek tego, co powinno się dziać z obiektami sportowymi. W moich planach jest to, aby wokół basenu powstał hotel. Mówiono o tym od wielu lat, ale myślę, że frekwencja na basenie, zainteresowanie basenem może ściągnąć do Kraśnika inwestora, który będzie zainteresowany tym, aby w tym miejscu powstała baza hotelowa. Ale baza hotelowa to także wstęp do tego, aby dalej inwestować w obiekty sportowe. Chciałbym, żeby obiekty sportowe w Kraśniku były jednymi z najlepszych w województwie, a może i w Polsce, po to, aby powrócić do tego czasu, który ja osobiście pamiętam i wielu mieszkańców Kraśnika na pewno też, gdy przyjeżdżały do nas kolonie, przyjeżdżały obozy. Żeby ta inwestycja była na rozwój i ściągnięcie na przykład kolonii z innych miast, żeby tutaj mogły się odbywać zawody pływackie, żeby tutaj młodzież z całej Polski mogła przyjeżdżać. Ja myślę, że i wtedy, wie Pan, już z tym będzie się wiązała ważna sprawa, jak rozwój bazy lokalowej, bo właśnie wiem, że w tej chwili już były takie zapytania ofertowe, czy można do Kraśnika przyjechać. Ale no jeszcze mamy trochę problemów z tym, gdzie umieścić tą młodzież, prawda? Ale myślę, że to jest właśnie kolejny krok do przodu, żeby się miasto rozwinęło. Wokół basenu będzie rozbudowana infrastruktura. To, co stworzyliśmy teraz, stworzyliśmy po to, aby basen mógł zacząć działać. W roku przyszłym trzeba będzie wyremontować ulicę Żwirki Biguły, tak aby najbliższe otoczenie basenu było także funkcjonalne, aby osoby mieszkające w otoczeniu basenu nie miały problemu z tą inwestycją. Problem może polega na tym, że wiele lat basen nie funkcjonował. Na nowo Kraśniczanie przyzwyczają się do tego, aby zaakceptować go we własnej społeczności. Bardzo cieszę się, że ta inwestycja wyszła. Cieszę się z tego, że
udało mi się przekonać wielu radnych do tego, aby tę inwestycję poparli. Dlatego dzisiaj ona może funkcjonować. Dbajmy o to, żeby ten Kraśnik był pięknym miastem, który by, jak podkreśliłem, zachęcał do przyjazdu wielu z innych miejscowości i byśmy, podkreślam, byli zawsze dla nich uśmiechnięci i przyjaźni. Do końca wakacji zapewne znowu odwiedzi basen tysiące osób, dla których stanie się on wspomnieniem z lata 2002 roku.